Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje zakupy, ale takie naprawdę szczególne zakupy będą tu kosmetyki, które kupowałam po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy. One są od pierwszego filmiku na moim kanale, czyli przez 4 lata mogliście widzieć je w różnych moich filmikach i naprawdę uwielbiam z nich korzystać i po to nagrywam ten filmik, żeby Wam zwrócić właśnie szczególną uwagę na te kosmetyki, bo u mnie się rewelacyjnie sprawdzają i większość z nich będzie pochodziła właśnie z drogerii. Mam kilka z perfumerii, ale jak będziecie mogli zauważyć, nie tylko bardzo drogi kosmetyk sprawdza się u mnie. No i oczywiście zacznę od toników. Jedne z moich ulubionych to toniki z ziai i tutaj mam tonik z płatków róży i tonik witaminowy. Nowy jeszcze jest tonik Bio Aloes, którego nie było, więc go nie kupiłam. Te trzy toniki wciąż kupuję i one są skierowane właśnie do takiej skóry, jaką ja mam, czyli dojrzałej i suchej. Bardzo dobrze przywracają pH skóry, odświeżają, jeszcze zmywają resztki ewentualnego makijażu. Uwielbiam je, lubię je za zapach, lubię je za cenę, lubię je za to, że są polskie i tak powszechnie dostępne, więc serdecznie Wam polecam. Koniecznie spróbujcie. Myślę, że niewiele jest osób na moim kanale, które po ten tonik nie sięgnęły, po te toniki z ziai. I kolejny tonik, ale już w formie mgiełki. To jest firma Vianek. Tutaj ten tonik ma zdecydowanie lepszy skład. Przecudownie pachnie, odświeża moją skórę. Ja dawniej nie lubiłam spryskiwać swojej twarzy, bo nie podobało mi się to, że kosmetyk ląduje na moich włosach, bo bardzo często moje włosy się szybciej przetłuszczały. Nie wiem, czy to mi się tylko tak wydawało, czy rzeczywiście co niektóre kosmetyki powodowały właśnie to szybsze przetłuszczenie, ale to nie jest istotne. To jest to, jak otula ta mgiełka moją skórę, jak moja skóra pije właśnie tą mgiełkę, tak zdecydowanie wydaje mi się, że ona tak, kiedy jest właśnie nakładana poprzez mgiełkę, to ona lepiej wynika w skórę. Ja się wtedy relaksuję podczas takiego spryskiwania, więc ta forma bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. I to jest tonik nawilżający. Uwielbiam go, kiedy się kończy, do niego powracam, choć mam jeszcze naprawdę sporo kosmetyków z Bentona, też takich właśnie nawilżających, to jednak ten tonik musi tutaj gdzieś pod ręką być. I dwa płyny micelarne, Garnier i Mixa. Świetne płyny, dają sobie radę z usuwaniem makijażu, nie podrażniają mojej skóry, zwłaszcza oczu, dobrze usuwają wszelki makijaż, no i są przeznaczone do skóry suchej, zmywają twarz, także makijaż z twarzy, ale także z oczu, no i cóż. Ja, jak nie mam płynu, idę do drogerii, to właśnie najczęściej sięgam po te z Mixy i z Garniera. Także świetnie, że je mam i w dużych butelkach też cena bardzo dobra. Jeszcze jak są w jakiejś cenie promocyjnej, to już nic nie stoi na przeszkodzie, żebym po nie sięgała jeszcze z większą chęcią. No i dwa kosmetyki, które na początku mojej działalności na YouTube były wciąż pokazywane. Ostatnio miałam tylko szampon i on mi przypomniał o tym, przecież to są tak świetne kosmetyki, dlaczego do nich nie powrócić. I to jest Garnier Ultra Du, szampon odbudowujący i odżywka pielęgnacyjna i one mają w składzie olejek z awokado i masło karité. I ostatnio jak myłam tym szamponem włosy, zobaczyłam jak on świetnie działa na nie. One są bardzo dobrze oczyszczone, ale nie aż tak, żeby były sztywne i takie szorstkie, trudne do rozczesania, nawet palcami nie mogę ich tak jakby przeczesać,
to przy tym szamponie nie mam z tym większego problemu. One są otoczone jakimś składnikiem, który pozwala mi właśnie na przedczesanie ich dłonią i myślę, że nawet bez odżywki czy jakichś tam oliwek dałabym radę być tylko z nim na włosach, wysuszyć je i ułożyć. Myślę, że byłabym zadowolona. Jednak moje włosy są zbyt cieniutkie i bardzo długie, więc zawsze nakładamy odżywkę. No i ta odżywka, mam nadzieję, że będzie się sprawdzała. Ja miałam bardzo długą przerwę, jeśli chodzi o tę odżywkę. Mam jeszcze kilka, które nie są skończone, ale lubię mieć zapas, nie lubię zostać bez niczego w domu. Już tam te opakowania zbliżają się do dęka, więc postanowiłam kupić sobie właśnie ten komplet. No cóż, świetne produkty, kupiłam je też na promocji, nie pamiętam jaka to była cena, ale bardzo, bardzo często ja byłam właśnie, jeśli chodzi o te kosmetyki, to byłam w Naturze i w Rossmanie i chyba w Naturze, tak, w Naturze one były tańsze, więc jeśli jeszcze nie próbowałyście, nie próbowaliście, polecam, polecam bardzo, bardzo serdecznie. A kolejny produkt stosuję na dwa sposoby, bo on służy mi do mycia mojego ciała, ale także do mycia pędzli i gąbek, a jest to Issana, olejek pod prysznic. I to jest właśnie taka formuła olejkowa, że moja skóra jest bardzo dobrze nawilżona po użyciu tego kosmetyku. Natomiast on ma taki dość nieprzyjemny zapach i tak jak Weronika mówi, że to jest taki śmierdziuszek i tak ja też uważam, on mnie tak troszeczkę rybą zajeżdża, to trochę za bardzo wyolbrzymiam, jeśli chodzi o zapach, ale rzeczywiście nie jest on przyjemny, natomiast skóra świetnie wygląda, jest delikatnie nawilżona, nie jest mocno przesuszona, no ale ten produkt rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie sprawdza mi się do mycia, szczególnie gąbek. Jeśli chodzi o mycie pędzli, to też, ale musicie bardzo, bardzo dobrze ten produkt wypłukać z pędzla, ponieważ on będzie miał przetłuszczone włosie, więc ja kiedyś tak zrobiłam, niezbyt dokładnie wymyłam włosie pędzla i ono było takie, no, po prostu tłuste. Więc ten olejek polecam. I co jeszcze? Aha, i jeszcze mam maskarę, która zresztą była na promocji z Maybelline. Ja ją miałam może 3 razy, może 4, ale ja zapamiętałam ją sobie. To jest bardzo dobra maskara. Czy ja już mogę ją otworzyć? Tak, mogę ją otworzyć, więc ją otworzę. I z tego co pamiętam, była silikonowa. Tak, i jest. I ona ma taki tutaj wygięty grzebyczek. Bardzo mi ona odpowiadała, dobrze rozczesywała moje rzęsy, zagęszczała je. Ja teraz mam dosyć ładne rzęsy, nie przyklejam już od 2 chyba miesięcy sztucznych rzęs. One mi urosły po tej odżywce, o niej wiecie, Baudet Collage. Ja ją kupuję, zaczynam też używać jej do moich brwi. Te są bardziej gęste i to nawet w moich filmikach. Wydawało mi się, że mam złe oświetlenie. Te są gęstsze, te są rzadsze i tą brew smaruję także tą odżywką Baudet Collage. Ale i też rzęsy i one mi bardzo, bardzo urosły, więc nie ma potrzeby, żebym używała, przyklejała sztuczne, więc tutaj ta maskara była dobra i myślę, że będę nadal z niej zadowolona. I co jeszcze? I teraz już nie kosmetyki, a płatki w Rossmanie. W Rossmanie kupuję Issanę. Uwielbiam te płatki, zwłaszcza te z bioaloesem, są mięciusieńkie, nie mają tego takiego sztywnego brzegu, takiego ostrego, więc je cały czas kupuję i w Rossmanie też kupuję te patyczki kosmetyczne, które mają tutaj bardziej zaostrzony też szpic z jednej strony i takie tradycyjne z drugiej. Więc tak, to po to najczęściej chodzę
Oczywiście zdarzają się też inne kosmetyki, do których przy okazji tych zakupów nie wróciłam, ponieważ ja mam je jeszcze. Ale myślę, że zapomniałabym o dwóch najważniejszych jeszcze kosmetykach. Oliwki do ciała. Też nie miałam ich chyba w ostatnich 2 miesiącach, może i nawet dłużej. HIP i ta z Baby Dream. Z Baby Dream kupowałam najczęściej tę skierowaną dla kobiet w ciąży. Nie było jej, więc to też może świadczyć o tym, że wiele osób po nią sięga, ale kupiłam wersję tylko dla dzieci, znaczy tylko dla mnie. Jak jest dobra, to na pewno, jak jest dobra dla dzieci, to i dla mnie będzie też dobra. Pachnie tak samo jak ta z Baby Dream Mama, więc zobaczymy. No i oliwka HIP, ja ją wczoraj użyłam do nawilżenia mojej skóry. Tutaj widzicie takie zużycie. Nie szczędzę sobie tej oliwki. Nakładam na wilgotną skórę, tą czy inną. Myję na przykład włosy, wtedy ona się wchłania, resztę mokrej skóry osączam ją jakby ręcznikiem, nie wycieram jej tak mocno, żeby ta oliwka po prostu nie zeszła z mojej skóry i ja dzisiaj czuję, że moja skóra jest świetnie nawilżona, także polecam. Te zapachy są takie bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. I dwa kosmetyki z Douglasa. Ja je mam już od co najmniej 10 lat i cały czas do nich wracam. I to będzie lotion i emulsja, dobrze pamiętam, tak, emulsja do bardzo suchej skóry z firmy Sensai. Także niedawno skończyłam, dosłownie może z 3 tygodnie temu skończyłam, no i była promocja minus 20% na wszystkie kosmetyki pielęgnacyjne właśnie w Douglasie, ale tylko w Douglasie możecie je kupić, bo oni mają wyłączność na właśnie tę markę. No i ja bardzo to lubię, no mimo że mam naprawdę dużo różnych esencji, lotionów, toników, no to jednak ja nie mogę być bez tych kosmetyków, one mnie nigdy nie zawodzą. Ja jestem zawsze z nich zadowolona. Moja skóra jest taka naprawdę bardzo mocno nawilżona. Uwielbiam je i nie wiem, chyba nigdy z nich nie zrezygnuję. No chyba, że pojawi się jeszcze lepszy od nich kosmetyk, ale tak jak Wam mówię, od co najmniej 10 lat, odkąd pojawiły się te kosmetyki na półce w Douglasie, ja jestem z nimi bez przerwy. To mogą być takie miesięczne, ewentualnie dwumiesięczne przerwy, ale tak to ja sobie nie wyobrażam mojej pielęgnacji bez nich. Zwłaszcza w takich kryzysowych sytuacjach one mi są potrzebne, więc zwłaszcza wtedy, kiedy mieszkania są ogrzewane, bo tak za bardzo nie używam ich wtedy, kiedy jest wysoki mróz, bardzo niskie temperatury, to wtedy nakładam bardzo tłusty krem na swoją skórę, kiedy muszę wyjść akurat w taki mroźny poranek. Natomiast wtedy, kiedy wracam z pracy, od razu nakładam sobie właśnie najpierw lotion, później emulsję i jestem zadowolona. Polecam Wam ten kosmetyk, zwłaszcza w promocji, bo nie są to tanie kosmetyki, więc minus 20% to jest sporo. Tak, cóż, no to wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku i mogę Was tylko zapewnić, że na pewno te kosmetyki w kolejnych będą się pojawiać. Nie mam zamiaru z nich rezygnować, lubię je, one robią to, co mają robić, więc na 100% będę je kupowała. A ja mam jeszcze do Was pytanie, zawsze mam zamiar zadać Wam je i później zapominam. Powiedzcie mi, jakie filmiki potrzebujecie, co chciałybyście, żebym nagrała, jaka tematyka by Was interesowała. Ja wiem, że bardzo często prosicie mnie o książkę miesiąca, ja się to w końcu do tego zabiorę, mam tutaj naprawdę olbrzymią stertę książek przeczytanych i kolejne czekają na przeczytanie, więc ja o tym pamiętam. Natomiast też wiele osób prosi mnie o nagranie filmu, w
którym opowiadam o zabiegach, jakich się poddaję, kosmetycznych. Więc ja bardzo często o tym mówię, że główne zabiegi i właściwie takie podstawowe zabiegi, jakie ja wykonuję w gabinetach kosmetycznych, to są zabiegi oczyszczania. Mikrodermabrazja, czy też peeling kawitacyjny, różnego rodzaju peelingi, tak? Mi zależy na dokładnym, takim zdecydowanym oczyszczeniu skóry. W połączeniu często to się odbywa z kwasami przeróżnymi. Ja nie śledzę, co kosmetyczka mi nakłada na twarz. Pytam, ale później o tym naprawdę zapominam. Więc to są zabiegi, które ja bez przerwy wykonuję. Jedynie odstępuję od nich latem. Ale na wiosnę i jesienią biorę cykl takich zabiegów. Po nich, po takim oczyszczeniu, kosmetyczka nakłada mi maski, wykonuje masaż twarzy, więc to jest w ramach tego oczyszczania, tak? Po oczyszczeniu jest masaż, czy przed oczyszczeniem, już nie pamiętam. Później właśnie jeszcze te kwasy i maseczka, która ma koić tą buzię oczyszczoną. Często też chodziłam na takie zabiegi, fale radiowe chyba tak to się nazywało. Też brałam je cyklicznie, ale to trzeba robić bez przerwy, żeby utrzymać tą jędrność skóry. Ja ją widziałam, natomiast nie zawsze udaje mi się być tak systematycznie u kosmetyczki, bo to jednak no, kilka godzin trzeba tam spędzić. Ale tak jak wspomniałam, oczyszczanie, kwasy, to dla mnie jest najważniejsze, więc nie mam tu nic do powiedzenia, dlatego takiego filmiku nie nagrałam. Ja o tym w komentarzach zawsze odpisuję. No cóż, natomiast może jest coś, o czym ja nie wiem, na co wy czekacie, więc jeśli jest taka tematyka, która was szczególnie interesuje, a nie było jej wcześniej na moim kanale, dajcie znać, ja postaram się spełniać wasze życzenia, bo przecież dla was nagrywam i zależy mi na tym, żeby te filmiki były przez was oglądane i żebyście czerpały jakąś wiedzę, którą wam przekazuję. To wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Cześć!